musi pani wyciągnąć wnioski. Jak byłem mocny, jak to bezpieka mnie służyła, a nie ja. To oni wykonywali wszystko to, co ja chciałem. Chciałem mieszkanie, musieli mi dać. Chciałem pieniądze, musiał mi dać. A chciałem jeszcze większe, no to wtedy nie chcieli ze mną pracować. No czy większego bohatera chcecie? No dobrze, ale za co dawali panu te pieniądze? Skoro pan mówi, chciałem pieniądze, dawali mi pieniądze, ale za co? Nie, to oni tak piszą, to nie ja mówię. Oni tak piszą. Pan mówi, chciałem pieniądze, dawali mi pieniądze. Proszę. No, to oni. O konkretnie pytam. Mieszkałem w hotelu robotniczym, gdzie było ponad 1000 robotników. I żeby mnie wyrwać, bo byłem groźny, to na siłę dano mi mieszkanie. Widzi pani, taka jest prawda. A oni mówią, że dostałem w nagrodę. Nie, bo ja byłem wtedy przywódcą i mogłem podnieść hotel, tam gdzie było ponad 1000 robotników. I żeby mi zabrać tą broń, to mi dano, wyrzucono mnie do jakiegoś kiepskiego mieszkania. O, widzi pani, tego Centkiewicz nie zauważa.